Witam Państwa. Ja się nazywam Przemysław Urbaniak i jestem szefem kuchni w cukrowni Żnin. Dzisiaj specjalnie dla Państwa będę przygotowywał pizzę z gruszką. Ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dołączyła do kuchni, do Przemka. Pozwolisz, że będę dzisiaj Twoją asystentką? Tak, pozwolę jak najbardziej. Zwłaszcza, że nigdy jeszcze nie jadłam pizzy z gruszką. Tak, z pierwszych dań, które będę chciał Państwu pokazać, będzie pizza z gruszką na typowo włoskim cieście. Tak, proszę bardzo. Co do przepisu, to niestety nie będę mógł Państwu go podać, ze względu na to, że pracowałem nad nim bardzo długo. Myślę, że od 5 do 7 lat dostosowałem cały przepis. To sporo. Tak, dlatego zapraszam jak najbardziej do zapoznania się może z przepisami, które mogą Państwo zobaczyć w internecie, czy w jakichś przepisach, w książkach, a do spróbowania do naszego hotelu, do cukrowni Żnin. No właśnie, Ty, Przemek, już sobie powoli działa, ja będę Cię trochę zagadywać. My już sobie troszkę poza kamerami porozmawialiśmy. Cukrownia Żnin to olbrzymi obiekt, tak naprawdę jest. Już teraz podzielony na dwie części. My jesteśmy w budynku Fabryka 2. Jesteśmy podzieleni na dwa budynki, to są dwie części hotelowe. Fabryka 1, Fabryka 2. Znajdujemy się w Fabryce 2. Tutaj mamy właśnie naszą restaurację Sacharozę, w której podajemy właśnie pizzę czy burgery. Jest to typowo street foodowa restauracja, z której również mogą Państwo skosztować pizzę z gruszką. Na całym obiekcie ile jest restauracji? Cztery. Jest restauracja Melasa, to jest typowo śniadaniowa i obiadokolacyjna. Jest restauracja Turbinownia, czyli typowo a la carte'owa. Tam podajemy nasze autorskie dania wraz z całą załogą. No i tak jak wspomniałem, restauracja Sacharoza. Bardzo dużo mąki musimy do niej wykorzystać, żeby się nie kleiło nam do blatów. Dokładnie, tak obserwuję. Jak sobie już rozkręcimy, ja używam od początku, kiedy jakby zacząłem robić pizzę, używam do niej nie samego szamotu, czyli nie dowypiekam na samym szamocie, tylko używam blachy. Teraz pytanie, co to jest szamot? Szamot to jest, jak mamy piec od pizzy, to jest po prostu marmur, który leży i wypiekamy na tym pizzę. No właśnie, bo czasem można też na kamieniu. Tak, nasza pizza ma 32 cm i tak samo mam blachę, którą sobie właśnie użyjemy. A pokręcisz nam tak, jak typowi Włosi? Jak typowi Włosi, to ciasto nie jest odpowiednie do takiego kręcenia na palcu, jedynie możemy sobie podrzucać, w ten sposób, jak można się pobawić tym ciastem, nie ma problemu. No i pięknie. Ale nie jest typowo do kręcenia na palcu. A dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałem, każdy przepis jest inny. Rozumiem. Jest zbyt drążyć, to jest Twój sekret, Twoja receptura. Co jest ważne, blachę smarujemy oliwą, dlatego że spód ciasta przejdzie nam smakiem tej oliwy i będzie takie kruche i będzie przechodzić tym smakiem. Takie uwielbiam najbardziej. Czyli przechodzimy do naszego kolejnego etapu. Zazwyczaj w pizzach mamy spód od sosu pomidorowego. Tak. W pizzy z gruszką używamy pesto bazyliowego. Sobie rozsmaruję dokładnie na całej powierzchni pizzy. No już jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. W międzyczasie może powiemy o tym, że piekarnik już jest nastawiony. Tak, piekarnik już jest nastawiony. W warunkach domowych rozgrzewamy piekarnik do maksymalnej możliwości jakby piekarnika, temperatury, bo jeśli chodzi o wypiekanie pizzy na blaszcze, to potrzebuje wysokiej temperatury, żeby ciasto po prostu było dopieczone. O właśnie, zapomniałem o serze. Właśnie, ser, spokojnie, spokojnie, asystentka nad wszystkim panuje, mamy ser. Schłodzone w lodówce. To jest nasz składnik. Dobrze, typowa, widzę, to jest mozzarella. Tak, typowa mozzarella. Często mogą Państwo zobaczyć w pizzeriach, w tańszych pizzeriach niestety to się zdarza, że są używane seropochodne mozzarelle. Ten ser jest bardzo żółty tak i się ciągnie. Co prawda się ciągnie, ale jak guma. Dokładnie. U nas w Sacharozie używamy typowo włoskiego produktu, typowej mozzarelli. Nie będę podawał firmy. Jest naprawdę smaczna, także rozkładamy ser i wsadzamy pizzę do piekarnika. Jestem ciekawa, jak być może jacyś włoscy goście przyjadą do cukrowni Żnin, obejrzą ten odcinek. Mieliśmy już kilkukrotnie włoskich gości, także nie było z nimi problemów, widzę, że pizza smaczna. Choć zależnie od regionu Włoch, każdy ma też inną. No i co? I mamy tak przygotowaną pizzę. Później będziemy tak naprawdę po wypieku kładli dodatki. Ja wsadzam pizzę do pieca. Czyli już wkładamy pieca. Tak jest. Okej. Mamy 200 stopni i na ile minut? 20-30 minut, w zależności, mówię, od piekarnika. Będziemy sprawdzać, jak to się wypieka. Dobrze. To wracamy do Was za chwilę.
Zobaczcie, ja trzymam w ręku jabłko, bo to również będzie składnik pizzy. Jabłko i gruszkę. Tego to jeszcze nie jadłam. No tak uwielbiam, cieniuteńka, boki delikatnie podpieczone, z pewnością tak, chrupiące. Jak najbardziej. Także będziemy teraz naszą pizzę wykańczać. Mała taka ciekawostka, mówiliśmy na początku, że będzie to pizza z gruszką, tak, ale trochę tajemnicy wprowadzimy i będzie również z jabłkiem, które jest zwane grany smyf. Będzie to w naszej nowej karcie, także zapraszam do próbowania. Ja sobie w tym czasie pokroję gruszkę. Cienkie ale plasty. Ta tajemnica jaka jest ciekawa. To jest typowa mandolina gastronomiczna, także też nie chciałbym, żeby nasi goście jej używali, bo jest bardzo ostra, można bardzo szybko uciąć sobie palec. Dobrze, to będę tylko oglądać. A najdziwniejsza pizza, jaką w życiu jadłeś? Niekoniecznie dobra. Ciekawe pytanie. Najdziwniejsza pizza? W sumie taką robiłem kiedyś, najdziwniejszą na mascarponie i truskawkach i nutelli. W sumie chyba takie połączenie bardzo dziwne, ale dla to dzieci jak najbardziej. W ciąży. Tak, jeszcze ogórki kiszone. Razem z tymi truskawkami? Czy nie, śmieję się, do kobiety w ciąży to jeszcze ogórki kiszone. No powiem ci, że ja najdziwniejszą i najgorszą jednocześnie pizzę, jaką jadłam w życiu, to była pizza z kaszanką. A bardzo fatalna. Dużo kaszanki używamy w naszej karcie autorskiej na restauracji Turbinowni. Bardzo jest. Aha, nie znoszę też pizzy z kiełbasą. Uważam, że jest to profanacja tego włoskiego ciasta. A ty co sądzisz o pizzy z kiełbasą, czyli tak zwanej wiejskiej? Zależy. Posiadam na obiekcie, ale jest tak naprawdę dla ludzi. Ja lubię margheritę właśnie, czy jakieś bardziej wymyślne pizze. Kończymy już z naszą pizzą z gruszką i jabłkiem. Ja teraz aktualnie kroję jeszcze pomidory suszone do niej. Tak. I wykańczamy tak naprawdę tylko jeszcze słonecznikiem i będzie do spróbowania. Wezmę sobie tylko trochę słonecznika. Dobrze, to ja próbuję. A ja tym bardziej zabiorę głos Ani i zapraszam do skosztowania naszej pizzy z gruszką w restauracji Sacharoza w fabryce 2 w cukrowni Żnin. Myślę, że jak Ania skonsumuje, to podzieli się z Państwem opinią. Przemek ekstra. Jest delikatnie słona, pesto, świeżutkie, bardzo delikatne. No i zarazem ta słodycz gruszki i jabłka. Niesamowita. Naprawdę niesamowite. Zostajemy w cukrowni do jutra, więc z pewnością tę pizzę sobie zamówimy. My się już żegnamy. Bierzemy się do jedzenia. Przemek, jeszcze jakieś słowa na koniec? Myślę, że chyba tylko zapraszamy do cukrowni Żnin. Mhm. Tu są no niezwykłe, nie tylko ciekawe obiekty do obejrzenia. Obiekty, nie obiekt, tylko kilka obiektów, prawda? Tak jest. No i cudowne walory smakowe. Dzięki, Przemek, i do zobaczenia. Do zobaczenia.